projektu 3.1.3. W punkcie tym jest uchwała o podobnym zakresie, czyli w tej budowie dla psów w rejonie ulicy Podmokłej w Krakowie. W paragrafie pierwszym opinię się pozytywnie proponowaną przez Radę 99 lokalizacji wybiegu dla psów 11. Jest to tuż za naszą granicą ten teren. Lokalizacja wybiegu dla psów to jest rejon ulicy Podmokłej, część działki, to jest część działki numer 18 przez 16 po 66 Podgórze. Ta działka przylega do ulicy Podmokłej. Jest oczywiście dzielnicy 11. Opinia jest Komisji Komunalnej też pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ja bym się tak spytał, to nie jest w naszej dzielnicy. Dlaczego my opiniujemy rzecz, która nie jest w naszej dzielnicy? To jest w naszej dzielnicy. Nie, to nie jest w naszej dzielnicy. Natomiast zwrócono się, czy Zikit się zwrócił, rozumiem, na zasadzie po prostu sąsiedztwa, czy my ewentualnie przy pozytywnej reakcji jedenastki my nie będziemy, że tak powiem, mieli jako dzielnica jakichś negatywów. I dlatego my się na ten temat wypowiadamy. Ale czy Rada Dzielnicy 9, 11 prosiła o to, czy nie prosiła? Tak, to była koncepcja 11. Ale ulica Podmokła jest dzielnicy 9. I te bały też są. Ale nie, to jest z drugiej strony działka. To jest z drugiej strony. Kiedy dalej, bały są nasze wszystko. Ale to jest na terenie dzielnicy 11. Dzielnica 11 podjęła uchwałę w sprawie lokalizacji tego właśnie wybiegu dla psów. Ale ulica Podmokła jest dzielnicy 9. Ale to jest za Podmokłą. Za Podmokłą. To jest w rejonie, ale tam też były. Ale nasza dzielnica jest za autostradą. Nie jest dzielnica 9, jeżeli w tym rejonie. Nie, to jest między ulicą Podmokłą i autostradą. Ale ja mam inne pytanie. Ale z drugiej działka 18 przez 16 obecnie w górze leży. Na terenie dzielnicy 9 czy poza terenem dzielnicy 9? Nie jest istotna nazwa ulicy, tylko to gdzie się znajduje ta działka? Inaczej wskazano w lokalizacji, że jest to część działki zlokalizowana poza naszą granicą. Poza naszym terenem. Naszym terenem. Czyli z tego wynika, że to nie jest na terenie, ma być nie na terenie stawu, tak? Nie na terenie stawu, to jest druga strona. I po drugiej stronie, tak? Jak z lewej. Tak, jak z lewej. Tak. Ale jak z lewej, jak z lewej, to jest dzielnica 9. Całe bały poprawy w tym momencie. Ale nie masz. Przecież opiniowaliśmy tam już tutaj ten gokarny. Macie w tym. Ale gokarny opiniowane to na terenie dzielnicy 9. Bo tu jest bały po tamtej stronie Podmokły. Zarówno wszystkie bały są w dzielnicy 9 przynależność. Granica przebiega, no ja widzę, że to tak wynika jak z tą uchwałą, co Państwo przegapili, nie zaopiniowaliście granic, to tu jest podobna sytuacja. Państwo nie bardzo wiecie się, gdzie ta granica jest. Wiemy. Znaczy, jak poza dzielnicą, no to... Bo ulica Podmokła do ulicy, do obwodnicy, to jest granica dzielnicy 9. Jeżeli to jest poza obwodnicą w stronę 11, to jest granica 11. Ale Myślenicka jest dotychczas granicą dzielnicy 9. Jest Podmokła jest granicą. Nie, ulica Podmokła nie jest granicą. Ulica Myślenicka do granicy, do obwodnicy, potem ciągnie się wzdłuż obwodnicy, przechodzi poza wałami. Obwodnica już nie zależy, potem biegnie wzdłuż ulicy, wzdłuż torów kolejowych, torami kolejowymi do ulicy Jugowickiej. Cała Podmokła, według mojej wiedzy, jest dzielnicy 9. Państwo dopuszczacie do sytuacji, że ktoś lokalizuje na terenie naszej dzielnicy, występuje o zgodę i Państwo się zgadzacie. Ja nie mówię, że to jest dobrze czy źle, tylko że to jest takie pewnego rodzaju kuriozum. Ja, panie radny, również proponowałem dla naszego osiedla wybieg dla psów na terenie 13, nie? Ze względu na bliskość położenia. Podmokła, Zlednia i Lepady, kiedyś wynajmowali, co oni nam się sprzeciwili. Zabudowy. Potem Junaka, co chcieli zrobić ten tor do motocrossu. Tak. Ja bym miał może prośbę. Poza sprawdzeniem działki 18 przez 16 na 66 Podgórze, żebyśmy jeszcze sprawdzili, co jest napisane w piśmie. W piśmie jest Podmokło, Zlednie i na tym wale jest ta działka usługowa.
granice sięgają wzdłuż Wilki, aż dotąd, do węzła. No, wyjaśnij mi się sprawa. Czyli ja proponuję wysokość uchwały do wyjaśnienia. No, nie... Obojętne, czy jest na czasie, czy nie, to uważam, że znaczy, teren, znaczy teren i tak jest na tyle rozległy i powiedzmy tak, że wybieg dla psów wydaje się, na lokalizację wybiegu dla psów wydaje się, może znaleźć tu praktycznie miejsce. Ale tu nie rozchodzi się o wybieg, tylko rozchodzi się o... Znaczy to jest dzielnica 11. Obrona wybiegu dla psów. No dobrze, ale pisze Rada Dzielnicy 11, więc... A to nie możemy poprzeć? Jeżeli już o to chodzi, to inaczej. Was nie brniecie w szczegóły, inaczej. A to jest problem tego rodzaju, że do 21 marca jest termin podjęcia uchwały, czy podjęcia decyzji w takiej formie, nie uchwały. No to bardzo skomplikuje, że tak powiem, działanie w tej kwestii. Państwo wskazujecie na taki szczegół, który no, nie jest w tym momencie akurat istotny, czy to się mieści na terenie dzielnicy 11 czy dzielnicy 9, dlatego że teren jest taki, który ewidentnie kwalifikuje się na tego rodzaju inwestycje, więc nie wiem, czy chodzi o inwestycje, czy chodzi o dyskusję na ten temat, w jakim zakresie wiedza zarządu czy rady dzielnicy 9 jest dostateczna. Proszę Państwa, jest to, znaczy, przynajmniej w moim rozeznaniu, mówię prywatnie osobiście, jest to teren taki, który na dobrą sprawę jego dotychczasowe zagospodarowanie i ewentualnie perspektywy zagospodarowania nie negują tego, żeby mogło się tam znaleźć, znaczy ograniczony obszar na tego typu zadanie. Tak. To może dopiszę. Moje pytanie jest takie, czy zarząd ewentualnie przewiduje zmianę paragrafu pierwszego z wykreśleniem proponowanym przez Radę Dzielnicy 11. Opinii się pozytywnie lokalizacji wybiegu. Lokalizacji wybiegu. Autopoprawka. Pozytywnie autopoprawka, czyli paragraf pierwszy w tej chwili będzie brzmiał. Opinii się pozytywnie lokalizacją wybiegu dla psów. To jest wybiegu dla psów. To jest rejon ulicy Podmokłej, część działki nr 16, rum 16. Tak. Proszę bardzo. Zamiast to jest, tak, powinno być w rejonie. W rejonie. W rejonie, poprawiam w tej, w rejonie ulicy Podmokłej, a dalej. Czyli jeszcze raz czytam paragraf 1 po autopoprawce, opinię się pozytywnie, lokalizacja wybiegu dla psów w rejonie ulicy Podmokłej, część działki nr 16, obok 66 podwórze. Czy pan radny wycofuje swoje... Tak. Wniosek? Nie było wniosku formalnego, był ustnie zgłoszony. Tak. Dobrze. Proszę Państwa, zamykam dyskusję na temat tego projektu. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej przyjęcia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo.